Witajcie kochani. Dzisiaj jesteśmy w salonie urody Estetika. Jest ze mną Magda. Magda rozpoczyna nasz cykl pod tytułem Metamorfozy. Jako pierwsza do nas się zgłosiła, także tutaj przełamujemy dzisiaj lody. I będzie poddawała się stylizacji ślubnej. Jak się czujesz? Ja się strasznie cieszę, co prawda strach, ale ta możliwość wypróbowania przez metamorfozę właśnie jak będę wyglądać tego wielkiego dnia, bardzo mnie cieszy i taka możliwość jest po prostu dla mnie super. Super. Dzisiaj będziemy robić fryzurę, makijaż, a także manikir ślubny. Roxana dzisiaj jest specjalistką, będzie stylizowała naszą modelkę. Roxana, co dzisiaj działamy? Naszym zadaniem na dzisiaj będzie wystylizowanie panny młodej jako naturalne piękno. Zrobimy taki bardzo luźny, naturalnie upięty na boku koczek. Do tego zrobimy bardzo delikatny makijaż. Stawiamy na naturalność. Tak, dokładnie. Poza tym panna młoda sama w sobie jest bardzo pięknie naturalna, więc nie będziemy też przesadzać. Zrobimy bardzo taki lekki, naturalny look. Podkreślamy jej piękno. Podkreślamy jej urodę, dokładnie. Super. To działamy. Jak tam wrażenia? No ja jestem zachwycona po prostu. Serdecznie dziękuję pani Kasiu i hotelowi Otomin za taką możliwość, bo to no, coś fantastycznego, żeby wypróbować przed weselem, żeby zobaczyć, usłyszeć tyle rad przede wszystkim od pań kosmetyczek i fryzjerek. Wiele rzeczy sobie nie zdawałam sprawy z tego, jak to wygląda, co mi pasuje, co nie. Wiele pomysłów, które miałam, okazało się, że nie były najlepsze i zaraz mnie tutaj wszystkie panie kontrowały, więc ja się bardzo cieszę i uważam, że to jest nie do przecenienia i każdy powinien coś takiego wypróbować jeszcze przed weselem. Czyli makijaż próbny, fryzura, paznokcie to zdecydowanie coś, co trzeba zrobić przed weselem. Zdecydowanie tak. Naprawdę dużo więcej mi to dało niż myślałam. Mhm. Naprawdę. Kiedy ślub? 7 sierpnia. No to już za chwilę tak naprawdę. Tak. Suknia gotowa? Suknia, ostatnie przymiarki mam 16 lipca. Wtedy będę ją też odbierać. Mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Ale no wszystko jest już zaplanowane praktycznie do końca. Czyli już jesteśmy na finiszu. Wszystko już dopięte na ostatni guzik. Fryzura jest, makijaż jest, paznokcie są. Czyli panna młoda może już podążać do ołtarza. Dziękujemy, że byliście z nami. Jeżeli było fajnie, zapraszamy, zgłaszajcie się. Może to właśnie wy poddacie się następnej metamorfozie przeprowadzonej pod naszym okiem. Dzięki.